Kiedy na końcu nowego roku odwiedziłem to miasto, przynieśli chłopczyka 10-letniego, który nie mówił. Niemy. Miał diagnozę. Nie potrafili wyciągnąć z niego żadnego słowa. W szkole zadania wypełniał poprzez pismo. Nie powiedział żadnego słowa. Ani mama, ani tata. Przyprowadzili rodzice, żeby modliłem się za niego. Patrzyłem na chłopczyka. Powiedziałem, twoja babcia jest czarownicą. Powiedzcie babci, kiedy ona nie będzie czynić pokuty, Pan Bóg będzie bardzo mocno ręką swoją naciskać na nią. Wziąłem olej, pomazałem chłopca niemego, przekazałem duchu choroby, żeby odstąpiła od niego. Ogłosiłem wolność i uzdrowienie. Rodzice byli bardzo radośni. Chcieli o niego wydobyć jakieś słowo. Ja powiedziałem, zostawcie go w spokoju. On sam przemówi. Nie naciskajcie do tych. Wziąłem córkę. O, długopis. I papier. O, całą rodzinę lwa i z lwiętami. I on wziął też papier. Nic nie powiedział. On też narysował małe lwa i z małymi lwiątkami. Uściskałem go. Jesteś błogosławiony, jesteś zdolny. No, lew jest dużym zwierzęciem, namaluję mu mrówkę. No, mało, matkę, mrówkę, co w wózku popycha małe mrówki. Wziął papier. I taki sam obrazek narysował. Objąłem go, błogosławiłem go i odeszliśmy stamtąd. Ten dzień nic nie powiedział, ani słowa. Wróciliśmy do domu, do Słowacji. Przyszła do nas wiadomość. Wielki cud się wydarzy, bracie Aleksandrze. Chłopczyk wszystko mówi. Wszystko. Pięknie mówi. No, nauczyciele mówią, że ma taki piękny głos, jakby z nieba dostał ten głos. Nauczyciele również powiedzieli. Coś szczególnego się wydarzyło z tym chłopakiem. Bo jak się mu otworzyły te usta, zaczął pięknie rysować. Dar malowania. Tak, rysowania. Teraz chłopczyk jest zdrowy, wolny. Przyszła dalsza wiadomość. Przyjdź z powrotem do Serbii, bo stara, bo babcia placze nad grzechami. Bo widzi, jaki wielki cud Bóg uczynił w życiu jego wnuka. On chce pokutować. Całe nowe życie. Przyszliśmy.
płakała nad swoim grzechem. Aleluja. Pan Jezus pracuje. On jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Zaufajmy Mu, wierzmy Mu.